Operacja Gomora w mieście wygnania i śmierci 4 lipca 965 roku świętego papieża Benedykta V był dobrze przemyślany przez władców świata. Amerykanie i Anglicy bombardowali Hamburg w tak zwanej operacji Gomora. Jest tutaj opis całej historii. Operacja Gomora została zaczęta 24 lipca 1943 roku po poprzednim bombardowaniu Rzymu 19 lipca 1943 roku. W tej potwornej akcji zniszczono miasto. Dlaczego operacja Gomora? Pierwsze bombardowania Hamburga odbyły się 18 maja w 1940 roku. Zaczęto to 24 lipca 1943 roku. Świętej Krystyny zaczęto bombardować Hamburg. Zaczęło bombardowanie się od kościoła świętego Mikołaja. Tutaj z kościoła świętego Mikołaja wyglądały domy. Kościół świętego Mikołaja ufundowany 26 czerwca w 1195 roku przez Adolfa III Schallenburga, grafa, syna Adolfa II, który założył Lübeck, ojca Adolfa IV, który założył 9 miast, z brata, czyli też ojca, również biskupa Brunona, który założył Braniewę. Miasto wyglądało tak, zniszczone, setki, tysiące ludzi zmarło, zginęło, bo władcy świata bombardowali miasto, gdzie wcześniej zrobiono cyrk 33 razy Adolfa Hitlera. Pobyt 33 razy, nie bez przyczyny. Organizował to jego kolega Karol Kaufmann, gauleiter od 26 roku, nigdy nie karany. Przekazał miasto Anglikom bez przelewu krwi 3 maja 1945 roku w ratuszu, który stoi na miejscach klasztorów założonych przez Adolfa IV Schallenburga. Bombardowano statki z więźniami obozów koncentracyjnych. 3 maja w 1945 roku zginęło 8 tysięcy ludzi bez przelewu krwi.